Świadczenia na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej to szczególny rodzaj działalności wynikający m.in. z zapisów Konstytucji. Występują w kilku wariantach, a jednym z nich są tak zwane świadczenia osobiste. Podlegają im osoby między 16 a 60 rokiem życia. W takich zawodach jak magazynierzy, jak kierowcy mechanicy, to jest bardzo istotne, ponieważ posiadamy dużą ilość środków transportowych, więc jest to niezbędne. To są lakiernicy, to są spawacze. Świadczenia osobiste polegają na wykonywaniu różnego rodzaju prac na rzecz obronności państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych czy likwidacji ich skutków. Wszystko zależy od bieżących potrzeb armii. Kilka miesięcy temu taką decyzję otrzymała Agnieszka Pińkowska, właścicielka salonu fryzjerskiego w Szczecinku. Moje odczucia są bardzo pozytywne. Myślę, że to jest taki swojego rodzaju zaszczyt otrzymać taką decyzję. Bo ma się świadomość, że usługi, które pełnimy, są wartościowe dla naszego kraju. Drugim rodzajem obywatelskich działań na rzecz obrony kraju są świadczenia rzeczowe. Chodzi o czasowe udostępnienie wojsku nieruchomości, budynków, parkingów czy pomieszczeń magazynowych, ale także pojazdów czy maszyn. Obowiązkowi takiemu podlegają zarówno instytucje państwowe, jak i osoby fizyczne. Procedowane decyzje dotyczą czasu mobilizacji i wojny. Ale posiadacz na przykład pojazdu może być wezwany w czasie pokoju w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych prowadzonych w ramach ćwiczeń wojskowych. Decyzję o świadczeniu usług rzeczowych dla Wojska Polskiego od lat otrzymuje Piotr Kuszlecow z Wałcza, prowadzący firmę transportową. W razie potrzeby użyczy armii swoich ciężarówek. Nie wpływa to negatywnie na działalność firmy i nie koliduje z jej funkcjonowaniem. Wiadomo, jest to obowiązek patriotyczny każdego obywatela, dlatego ja rzetelnie to do niego się stosuję. Za wykonanie świadczenia osobistego przysługuje należność finansowa, natomiast za wykonanie świadczenia rzeczowego ryczałt dobowy. Decyzję o świadczeniu usług na podstawie zapotrzebowania konkretnej jednostki wojskowej wydają władze samorządowe. W ciągu tygodnia można się od niej odwołać do wojewody. Tyle jesteśmy warci, ile możemy z siebie dać. Wałcz, Karol Figurski, TVP3 Szczecin.